Dzień dobry wieczór. Jest drugi dzień czerwca. Do końca roku pozostało 212 dni. Swoje imieniny dziś obchodzą Eugeniusz, Mikołaj oraz Piotr. Wszystkiego najlepszego dla Was. Natomiast w Polsce obchodzimy dzień bez krawata. Odcinki mojego podcastu możecie również posłuchać na platformie Spotify. Chciałbym również poinformować, że jeśli masz ochotę, to możesz mi postawić wirtualną kawę, żebym nie zasnął przy nagrywaniu kolejnych odcinków. Linki znajdziesz w opisie filmu część pierwsza kartki z kalendarza Polska Rok 1273 Książę krakowski Bolesław V Wstydliwy pokonał wojska śląskie w bitwie pod Bogucinem Bitwa rozegrana 2 czerwca 1273 roku w okolicach miejscowości Bogucin Mały, leżącej obecnie w powiecie olkuskim województwie małopolskim w 1273 najprawdopodobniej z inspiracji czeskiej doszło do buntu możnych krakowskich przeciwko Bolesławowi Wstydliwemu. Książęta krakowscy byli wówczas stronnikami Węgrów i wspierali południowych sąsiadów w walce z Królem Czeskim przemysłem odtokarem. Usunięcie stronu krakowskiego Bolesława Wstydliwego i zastąpienie go księciem opolskim Władysławem Opolskim było bardzo na rękę królowi czeskiemu. Według Długosza, przywódcą buntu w Krakowie był biskup krakowski Paweł Sprzemankowa, a za przyczynę podaje rozczarowanie srogą władzą sądowniczą księcia oraz niechęć panów krakowskich do następcy Bolesława wstydliwego Leszka Czarnego. Inne źródła przyczyny spisku upatrywały w myśliwskiej pasji księcia krakowskiego, pociągającej za sobą szkody w zasiewach i zmuszaniu i poddanych do udziału w łowach. Buntownicy wysunęli na tron Władysława Opolskiego który z rycerstwem opolsko-raciborskim wkroczył do Małopolski. Bolesław wstydliwy nie dał się zaskoczyć i zabrawszy wierne sobie wojsko pokonał 2 czerwca 1273 oddziały śląskie w krwawej bitwie pod Bogucinem nieopodal Olkusza. Jeszcze w październiku tegoż roku książę Krakowski podjął wyprawę odwetową. W 1274 Władysław i Bolesław Wstydliwy zawarli pokój w imię postanowień, którego książę opolsko-raciborski zrzekł się pretensji do tronu krakowskiego. Natomiast Bolesław Wstydliwy wyraził zgodę na korektę granic, to jest na zmianę ziemi chrzanowskiej na tereny między Skawą a Skawiną. W roku 1943 około 250 Polaków zostało zamordowanych we wsi Churby przez oddział UPA. 2 czerwca 1943 roku wieczorem oddziały UPA wspierane przez lokalne bojówki SKW otoczyły chórby. Wieś nie broniła się, gdyż nie posiadała zorganizowanej komórki samoobrony. Napastnicy w liczbie około 1000 osób przystąpili do mordowania Polaków za pomocą siekier i bagnetów. Ofiary poddawano licznym torturom, kobiety gwałcono przed zabiciem. Część zabudowań wsi spalono, liczne ofiary zginęły od ognia. Po zbrodni ocaleni z napadu uciekli w kilku grupach do Mizocza. Po drodze byli wyłapywani i mordowani przez banderowców. Świadkiem napadu była m.in. sześcioletnia Irena Ostaszewska, która przeżyła ucieczkę pomimo zadania jej siedmiu ran kłutych, wycięcia na plecach kawałka skóry i wrzucenia jej do mrowiska. Trzy dni po napadzie do chórb przyjechała żandarmeria niemiecka z grupą Polaków którzy pogrzebali ciała zamordowanych i ewakuowali do Mizocza ocalałe osoby. Atak na hórby znalazł potwierdzenie w odezwie dowódcy wołyńskiej UPA Dmitra Klaczkiwskiego z czerwca 1943 roku, w której przyznał on, że UPA puściła z dymem tę wieś. Część druga. Kartki z kalendarza świat. Rok 1943. W Rosyjskiej Republice Komi Niemcy w ramach operacji Desant na Gułag, mającej doprowadzić do wybuchu antysowieckiego powstania na tyłach Armii Czerwonej, zrzucili pierwszą grupę 12 rosyjskich kolaborantów, która tydzień później została zlikwidowana przez NKWD. Po tym niepowodzeniu operacja została zarzucona. Planowana niemiecka operacja wojskowa wysadzenia desantów na obszarze funkcjonowania Gułagu na głębokich tyłach walczącej Armii Czerwonej podczas II wojny światowej. W kwietniu 1942 roku w Olfagu dla wyższych oficerów Armii Czerwonej została założona antykomunistyczna organizacja polityczne Centrum Walki z Bolszewizmem. Na jej czele stanął Iwan Bisenow, były wysoki oficer wojsk wewnętrznych NKWD w stopniu Komkora, a następnie dowódca 102 Dywizji Strzeleckiej. Opracował on wraz z byłym generałem Armii Czerwonej Michałem Mandarewem plan przeprowadzenia Desantu, który przewidywał dywersyjny atak z powietrza i z morza sił niemieckich na tyłach wojsk sowieckich w rejonie istnienia wielu sowieckich łagrów w ramach Gułagu. W tym celu na bazie swojej organizacji zamierzał sformować pewną liczbę szturmowych oddziałów wojskowych złożonych z rosyjskich jeńców wojennych. Siły niemiecko-rosyjskie miały zlikwidować obronę Łagrów i uwolnić osadzonych tam ludzi, aby wywołać antysowieckie powstanie na głębokich tyłach Armii Czerwonej. Iwan Biesnow gwarantował powodzenie akcji swoją znajomością systemu GUŁAK z czasów służby w wojskach NKWD. Jego planem zainteresował się Departament VI Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, przejmując nadzór nad całą akcją. Do lata 1943 roku zostały sformowane dwie te santowo-szturmowe grupy bojowe liczące po 50-55 ludzi: grupa radiotelegrafistów w składzie 25 osób i żeńska grupa 20 kobiet pochodzących z personelu medycznego Armii Czerwonej. W tym czasie Przygotowany został ostateczny kształt planu połączonych desantów powietrzno-morskich. Obszar działania obejmował tereny od północnej Dźwiny do Jenisenu i od Dalekiego Wschodu do kolei Transyberyjskiej. Został on podzielony na trzy operacyjne strefy północną, centralną i wschodnią. Najlepiej został opracowany przez Mandarowa plan działań w północnej strefie, nad którą miał on przejąć dowodzenie. Zamierzał on sformować tam 5 sześć oddziałów wojskowych w sile batalionu piechoty. Sztab strefy miał znajdować się w mieście Syktywkar, stanowiącym stolicę komijskiej, autonomicznej, socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Nie wiadomo jaki był ostateczny stopień całości przygotowań do planowej akcji. 2 czerwca 1943 roku doszło do zrzucenia 12 rosyjskich kolaborantów w rejonie Sołchozu w Republice Komi, Czyli centralnej strefie planowanej akcji desantowej. Byli oni przebrani w mundury wojsk wewnętrznych NKWD, mieli niemiecką i sowiecką broń oraz radiostację. Jednakże już 9 czerwca cała grupa została zlikwidowana przez wojska NKWD. Tymczasem wkrótce Gestapo rozwiązało organizację Biesnowa, a jego samego przeniosło do specjalnego oddziału obozu koncentracyjnego w Schauhausen. Było to jednoznaczne z porzuceniem koncepcji przeprowadzenia desantów na Gułag. Niemcy natomiast wykorzystali byłych członków organizacji Biesnowa do dokonywania pojedynczych zrzutów. Nie przyniosły one jednak żadnych rezultatów, gdyż władze sowieckie obszar Gułagu naszpikowały wojskami NKWD i w mniejszym stopniu Armii Czerwonej. Rok 2014 Bojówkarze z islamistycznej organizacji Boko Haram zamordowali co najmniej 200 cywilów w lokalnym obszarze administracyjnym Gwoza w stanie Borno we wschodniej Nigerii. Bojówkarze Boko Haram ubrani jak nigeryjscy żołnierze zabili co najmniej 200 cywilów w wioskach Gosze, Attagara, Agapalwa i Angaraya. Przywódca lokalnej społeczności będący świadkiem masakry powiedział, że mieszkańcy prosili wojsko o pomoc, ale nie dotarło na czas. Dopiero po kilku dniach ocalali dotarli do stolicy stanu Borno, ponieważ drogi są niebezpieczne, połączenia telefoniczne są rzadkie lub nieistniejące, a rok wcześniej w stanie Borno wprowadzono stan wyjątkowy. Informacje o masakrze potwierdził zarówno Mohamed Ndume, senator reprezentujący stan Borno, jak i wysoki funkcjonariusz bezpieczeństwa, który nalegał na anonimowość. Niektóre wiarygodne źródła podają, że w masakrze zginęło od 400 do 500 osób. Niektórzy świadkowie informowali, że celem byli mężczyźni i chłopcy. Jeden ze świadków powiedział, że gdy niektórym mieszkańcom udało się uciec, zostawali później napadnięci przez uzbrojonych bandytów na motocyklach, którzy polowali na mężczyzn i chłopców. Pozwalali odejść tylko kobietom i dzieciom. Inny światek powiedział o przypadkach odebrania matkom niemowląt płci męskiej i rozczuliwaniu ich. To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę. Jak zwykle życzę Ci wszystkiego dobrego i zapraszam jutro na kolejny odcinek kalendarium o godzinie 20. A tymczasem dzięki Wielkiej Narka. Kalendarium zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek.